Najpierw zamrażasz. Sprytne. Co? Zwróciliśmy główny most. Musimy wrócić na górę. Wychodzi na to, że światło tworzy nie tylko mosty. Może przeniesie nas na górę. Niebieskie drzwi! Udało nam się! Wiesz, nigdy się nie przyzwyczaję do chodzenia po świetle. Drzwi nie mają szczeliny. Co? Mamy problem. Te drzwi się nie otwierają. Halo? Nie rozumiem. Po co komu nie działające drzwi? Halo? Chodź, znajdziemy inną drogę. Kolejne dzwony. Skrzynia Norn musi być blisko.
Znowu ten krasnolud. Sindri? Ej, tędy. Ej, Sindri, możesz na to spojrzeć? Szczerze? Nie mam w tej chwili nic na tapecie. Popatrz, kolejny. Gigant czarownica. Zwie się Gryo. Miała jakieś wizje. Odyn zabił ją dla księgi? Zaraz. Zabiliście pradawnego? Tak. Było ciężko? Tak. Czy to wszystko, co mi powiesz? Tak. Zrobię, co tylko wam trzeba. Się przesadnie. Nie musicie iść ze względu na mnie.
Chwila, nie, tak, tak, zapraszam. Mojego brata, ale jakby co, każ mu dłużej hartować stal. Wypaczył detale. Czego tylko zechcesz, młody. Jeśli wam nie śpieszno. No to zaczynajmy. O, nie ma sprawy. Uwielbiam pogaduchy.
Jesteśmy. Kanatuja! Oczywiście. Przygotuj się, chłopcze! Powiedz kiedy! Nie jestem gotów! Robi wrażenie.
światło. Zasłonili je tym czymś. Czemu to zrobili? Spójrz. Kolejny elf światła. Co on robi? O nie! Czemu go zabijają? Nic nie zrobił. Nie wiesz tego. Widzisz kres tej wojny, chłopcze. Nie wiesz, co doprowadziło do tej chwili. Ale on się nawet nie bronił. To był jego wybór. My dokonujemy swoich. Szukaj drogi do środka. Udało się! Spójrz! Kolejne mosty! Chodź za mną. Wracasz wszystkie drogi.
za trudne. Może znajdziemy światło gdzie indziej. Nie, daj mi chwilę. Ciszy. Nie powinno nas tu być. Cicho. Słyszałeś to? Zachowaj ostrożność i bądź blisko. Hej, gdy dotrzemy do światła, jak zabierzemy je do Bifrostu? Wiedźma mówiłaby w nie wejść. Tak? Gdy została wyrwana z tego świata. Jak ja to przegapiłem? Bardziej obchodził cię jej los niż nasz cel. Ojciec! Cicho! Mam go! Muszę noża! Mało brakowało. Nie oddalaj się, chłopcze. Nie musisz mi mówić. Git na Nuna! Kolejny! Cofnij się! Światło! Jesteśmy już blisko celu, ale bądźmy ostrożni. Rozumiesz? Bądź gotowy, gdy upadnie. Będziemy musieli szybko uciekać. Dobrze. Bingo! Na miejsca!
pomiędzy salwami! A co? Celność z przeciwnością! Masz dużo celów! Będziesz trafiać! Wąskie przejście daje nam przewagę! Skup się! Światło sprawia, że pojawia się cała świątynia. Jest jej źródłem. Chwila. Słyszę... śpiew. Słyszę... Słyszę ją! Mówiłem, że ją słyszę! Myślisz, że tam jest? To zabolało. Jakby mi się ręka zaczęła palić. Zostań tu. Ale chcę zostań tutaj. Używaj go tylko w ostateczności. Dajesz mi swój topór? Pozwalam ci go podtrzymać. To nie jest prezent. Ale i tak... Co to jest? Fej? Musisz wrócić. Zostawiłaś mnie samego. Atreusie? Z nim. Ciągle gdzieś odchodzi. Nigdy go nie ma. Nie chce mnie. I to się nie zmieni. Nie znam go, a on nie zna mnie i nie chce poznać. Jestem silny, jestem mądry, nie jestem taki jak sądzi. Wiem lepiej. Nie rozmawia ze mną, nie uczy mnie. To powinno spotkać jego, słyszysz mnie? Jego, a nie ciebie!
Tylko, że wcale tak nie myślę. Wiesz, że go kocham. Po prostu chcę, by był lepszy. Wiem, że może. Więc jeśli on spróbuje, to ja też. Ale jeśli nie, to proszę wróć. Wiem, że gdzieś tam jesteś. Zrobiłeś! Pomogłem ci! Byłeś sam uwięziony! Czekałem i czekałem, ale nie wychodziłeś, więc cię wyciągnąłem! Chłopcze! Nie było mnie tylko... Chwilę... Nie! Nie było cię bardzo... długo! Nie wiedziałem, co robić! Zostawiłeś mnie! Znowu! Nie obchodzę cię! Ja... To niemożliwe. Powinniśmy odejść, zanim tu wrócą. Mam nadzieję, że masz, czego chciałeś. Spójrz, tam jest wyjście, ale nie ma światła dla mostu. Jesteśmy uwięzieni, a cięciwa wiedźmy jest bezużyteczna. Chłopcze, twój łuk. Przytrzymaj go. Na mój znak. Wystrzel strzałę w kamień. Zadziałało. Teraz możemy wrócić. Chodź. Te schody są zablokowane. Kryształ światła. Leży na ziemi. Może pomoże nam opuścić to głupie miejsce.
Wracajmy na górę. To też zablokowane. Puszkę, Batonino! Para i liśnia!
Tu, chłopcze. Spójrz, niebieskie drzwi, które nie są drzwiami. I misa z piaskiem. Ale jak niby mam jej dosięgnąć? Co to znaczy? Nasienie. Zapamiętaj kształt. Tak, wiem. Będziesz nosił to wszędzie? Możliwe. Może zamiast plądrować świątynię, moglibyśmy stąd iść? Jeśli zechcę usłyszeć twoją opinię, to o nią poproszę.
teraz dotrzesz do misy. Aha. Zaczynaj. Wspaniałe drzewo, mężny człek, we mnie rozpoczną życia bieg. Tak, to nasienie. A, więc to jednak drzwi. Świetnie. Ten z rogami wrócił. Czego chce teraz? Nienawidzę go. Z pewnością wróci. Naprawdę musimy wracać tam na dół? A widzisz inną drogę? Nie. Więc?
Wiesz, że stąd nie można wrócić na górę. Wiem. Gradem strzał! Gdzie strzelam? Użyj słuchu, przystosuj się. Robię to. Jak mamy się przedostać bez kryształu? Znajdziemy go. Na pewno sobie z tym poradzisz? Wolałbym, żeby nic cię nie spowalniało w czasie walki. Zachowaj czujność i bądź cicho. Wiem, jak to działa.
Możemy użyć tej samej misy z piaskiem, która nas tu sprowadziła. Chcę się stąd wydostać. Niemożliwe. Co? Mówił, że popełniliśmy błąd. Pomogliśmy złej stronie? Niech... Zgadnę. Zaraz mi powiesz, że nie powinniśmy byli się wtrącać. Wystarczy. Możemy już iść.
Pamiętasz odpowiedź? Tak, tak. Chłopcze, przeczytaj to. Chłopcze, co tu jest napisane? Rozmawiasz ze mną tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiedziałem, że rozmawiasz ze mną tylko, gdy mam coś dla ciebie przetłumaczyć. Gdyby mama tu była... Gdyby twoja matka żyła, to w ogóle by nas tu nie było. Atreusie... Zapomnijmy o tym. Dobrze. Widziałeś ją? Kogo? Wiesz kogo. Nie, nie było jej tam. Pewnie i tak cię to w ogóle nie obchodzi. Wasz słowa, chłopcze! Póki nie dotrzemy do celu, jeden z nas musi pozostać skupiony. To, że milczę, wcale nie oznacza, że nie cierpię. Opłakuj ją jak chcesz i mnie pozwól na to samo. Przepraszam. Nie wiedziałem. Nie. Skąd miałbyś? Nie znasz mnie dobrze. Wiem, że nie jest ci łatwo. W świetle. Wydawało się, że minęła chwila. Jeśli to cię pocieszy. To dobrze wiedzieć. Naprawdę. To jak, wracamy do Midgardu? Zmierzyć się z czarnym tchnieniem? Czy chcesz coś jeszcze zrobić w tym świecie? No to... Co mówiłeś o wojnie mamy? Kroczyła drogą wojowniczki, ale jej wojną było przetrwanie. Stawianie czoła okrutnemu światu w pojedynkę. Dlatego Sindri i Brock zrobili dla niej topór? Miała dość siły, by dzierżyć taką broń i dość rozumu, by czynić dobro. Bez reszty poświęciła się ochronie słabych. Czyli pomagała elfom? Nie. Sprawiacie wrażenie, jakbyście się szykowali na podróż życia. W Midgardzie znajduje się opuszczona świątynia, którą pewien krasnolud przekształcił w magazyn. Zapełnił ją przeróżnymi skarbami zgromadzonymi podczas podróży po światach. Po światach? Które światy odwiedził? Co stamtąd przywiózł? Fafnir był, że tak powiem, agresywnym kolekcjonerem artefaktów. Im więcej miał, tym więcej pragnął. Żaden świat ani przedmiot nie był dla niego zbyt niebezpieczny. Raz zapuścił się w głąb Niflheimu po osełkę, wyobrażasz sobie? Co to musiała być za osełka? Ta historia dokądś prowadzi? Tak, oczywiście! Tak się złożyło, że mam kamień wejścia do magazynu Fafnira. Może znajdziecie tam coś ciekawego? Fajnie, dzięki Sindri. Ależ proszę bardzo! A, i jeśli znajdziecie osełkę, to będę wdzięczny, jak mi ją przyniesiecie. Jeśli udacie się do magazynu, zalecam ostrożność. Z tego, co pamiętam, aż się tam roi od najróżniejszych paskudztw. Twój kumpel nie będzie zły, jeśli go okradniemy? O, nie, raczej nie. On nie żyje. Chyba. A, wybacz. Ale...
wcale mnie to nie martwi. Tak się dzieje, kiedy ktoś podróżuje między światami i przywłaszcza sobie bezcenne skarby, które do niego nie należą. Jeśli wam nie śpieszno,